patrząc tak dzisiaj na was wszystkich, na nas wszystkich, przypomniał mi się pewien żartobliwy toast starszego pana, wzniesiony kiedyś na jednej z okolicznościowych imprez. A mianowicie toastem brzmiał: wypijmy za to, by nasze kobiety nigdy nie musiały wychodzić na ulicę. Wiadomo, co pan miał na myśli. Miał dobre intencje. W zawoalowany sposób życzył sobie i swoim kamratom jak najdłuższego życia w formie i dobrym zdrowiu, by móc swoim partnerkom zapewnić godziwy byt. By nigdy nie były one zmuszone do prostytuowania się po to, aby przetrwać. My, kobiety dzisiejszych czasów, w większości niezależne, pracujące, samodzielne, wyzwolone, odważne, zostałyśmy zmuszone do wyjścia na ulicę. Wyszłyśmy dzisiaj w Grudziądzu, w Toruniu, w Łodzi, w Katowicach, w Olsztynie, w Wrocławiu, w Rzeszowie, a także w Nowym Jorku i w Canberra w Australii. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wspólnie, głośno i stanowczo zaprotestować przeciwko próbie zaostrzenia obecnego kompromisu aborcyjnego. Kompromisu wypracowanego w 1993 roku, można by rzec wręcz w bólach porodowych. Kompromisu, który gwarantuje dziś kobietom prawo do aborcji w trzech przypadkach. Gdy ciąża zagraża życiu matki, gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu, oraz trzeci przypadek, gdy w badaniach prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu. Zawisły nad nami ciemne chmury pod postacią projektu ustawy, która de facto ma doprowadzić do całkowitego zakazu aborcji. Mimo że od blisko dwóch dekad żyjemy już w XXI wieku, próbuje nam się zaglądać pod kiecki. Po raz kolejny próbuje się nas upokorzyć, wskazać nasze miejsce w szeregu w patriarchalnym świecie i sprowadzić naszą rolę do inkubatorów służących do rodzenia na życzenie, zgodnie z nakazami, wbrew naszej woli i z zagrożeniem dla naszego życia. Kolejni politycy próbują kupczyć naszą prywatnością, intymnością i godnością, traktując nas jak kartę przetargową do osiągnięcia swych celów, do spłaty swojego długu wobec tych, którzy pomogli im dostać się tam, gdzie są dzisiaj. A z tej wysokiej pozycji wydaje im się, że mogą być panami naszych dusz, ciał i sumień. Właśnie, wydaje im się, bo nie ma na to naszej zgody, i nigdy nie będzie. Wnieśliście ze sobą z domu wieszaki. Podnieście je w górę. Wieszaki, które na co dzień służą nam do wieszania właśnie tych kiecek, pod które nam teraz chcą zaglądać. Jednak od trzech tygodni polskie wieszaki wyszły z szaf, by przypomnieć o swym drugim, krwawym. Także widzę dzisiaj wśród nas panów, nie muszę się zwracać wyłącznie w formie żeńskiej. Widzę pośród nas mężczyzn, widzę w różnym wieku. Cieszy mnie to, bo to znaczy, że jesteście w pełni świadomi, iż piekło, które próbują nam zgotować tak zwani obrońcy życia, to nie jest problem wyłącznie nasz, kobiet. To jest ogromny problem społeczny. Przestańcie nam wmawiać, że heroizmem jest oddanie swojego życia w zamian za to, by za wszelką cenę i wbrew wszelkim medycznym zastrzeżeniom urodzić. Przestańcie próbować wzbudzać w nas poczucie wstydu czy winy z tego powodu, że nie jesteśmy jak chociażby święta włoska mama Gianna Beretta Mola, której relikwie z hołdami przyjmowała niedawno, o ironiu, bezdzietna z wyboru przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Tak, proszę państwa, warto przy tej okazji wspomnieć, że najgłośniej o dzietności, rozrodczości i płodności ośmielają się mówić ci, którzy nawet jednego dnia nie spędzili, borykając się z trudami rodzicielstwa. To oni bezczelnie roszczą sobie prawa do dyktowania nam warunków i układania nam życia w tych sferach, o których nie mają pojęcia.
aż się prosi, by zacytować słowa pani byłej prezydentowej Danuty Wałęsy, skierowane do prezesa pewnej partii. Co pan wie o życiu pszczół, jak pan w ulu nie mieszka? Danuta Wałęsa, matka 8 dzieci. Kobieta wierząca, kobieta pobożna. Dziś staje po naszej stronie i apeluje o zachowanie istniejącego kompromisu. Wraz z nią bronią naszych praw dwie inne były prezydentowe, pani Kwaśniewska i Komorowska. O nienaruszalność kompromisu aborcyjnego walczyła również świętej pamięci prezydentowa pani Maria Kaczyńska. Jeszcze raz to powiem. Nie wmawiajcie nam, że heroizmem jest świadome narażanie swego życia. Heroizmem jest stawianie czoła codziennym trudom i codziennościom matkowania. Heroizmem jest walka o każdy kolejny dzień życia, by przetrwać. Otóż proszę państwa, projekt ustawy, przeciwko której dzisiaj występujemy, zawiera między innymi zakaz aborcji w przypadku ciąży powstałej na skutek gwałtu. To oznacza, że nie tylko my, dorosłe kobiety, lecz również nasze dziewczynki, córki, wnuczki, siostry, siostrzenice, bratanice, koleżanki naszych synów ze szkoły, my wszystkie bez wyjątku będziemy zmuszone rodzić dzieci poczęte na skutek bestialskiego i barbarzyńskiego czynu, jakim jest gwałt. W ten sposób będziemy notorycznie gwałcone, w sensie dosłownym, cielesnym, jak i psychicznym. Jakim prawem ośmielacie się oczekiwać, a wręcz żądać, abyśmy nosiły w sobie owoc czynu, którego nie da się siebie zmyć, choćbyśmy wykorzystały hektolitry wody i naszych wylanych łez? Jak śmiecie oczekiwać, byśmy próbowały pokochać ziarno zasiane w nas przemocą, wbrew naszej woli, bez naszej zgody, przy użyciu siły i brutalności, odzierając nas z naszej ludzkiej godności? I wreszcie, jak macie czelność okłamywać ludzi, że po dzieci poczęte z gwałtów ustawiają się kolejki chętnych do adopcji? Dokładnie. Słusznie napisała w jednym z listów oburzona matka trojga w dzieci, w tym jednego dziecka z zespołem Downa, jednego dziecka adoptowanego, że powinno się wprowadzić odgórny, absolutny nakaz partyjny adoptowania dzieci do rodzenia, których chcecie nas zmuszać. Wasze usta są pełne frazesów i banałów, za którymi nie idą żadne czyny. Ale to my mamy ponosić wszelkie konsekwencje waszych urojonych wizji. Dlatego mówimy dziś stanowczo dość. Wasza ustawa gwałci nasze prawa. Wasza ustawa gwałci nasze prawa. Przed wami jako przedstawicielka Grudziąckiego Forum Kobiet, a także jako kobieta i matka nastolatki, której prawa są zagrożone. Jeśli ustawa zostanie wprowadzona w takim kształcie, jak została napisana, prawo aborcyjne w Polsce będzie bardziej restrykcyjne, aniżeli w Iranie, Kolumbii czy Pakistanie. Zaostrzenie prawa aborcyjnego wcale nie hamuje liczby aborcji, tylko zmusza kobiety do zabiegów nielegalnych, co naraża ich zdrowie, a często i życie. ONZ jasno wskazuje, że restrykcyjne prawo aborcyjne jest torturowaniem kobiet. Nie oddajmy naszego losu, naszego ciała fanatykom. Nawet w krajach arabskich nie ma tak restrykcyjnego prawa aborcyjnego, jakie kler chce nam tutaj wprowadzić. Czy wyobrażacie sobie, abyście wy, wasze córki, siostry czy wnuczki były zmuszane nosić pod sercem efekt gwałtu, nie daj Boże gwałtu kazirodczego lub płód, o którym wiadomo, że po odcięciu pępowiny umrze? Czy możemy pozwolić na takie psychiczne i fizyczne torturowanie kobiet? Czy chcemy, aby traktowano kobiety jako żywe inkubatory? Nie. Czy chcemy, aby godność kobiety była deptana? Nie. Aby prawo zarodka
ustawiać wyżej, aniżeli zdrowie. Bóg dał nam wolną wolę. Dlaczego Kościół rękoma polityków chce nam ją zabrać? Nie dajmy zabrać sobie wolnej woli. To nie jest dyskusja nad aborcją na żądanie. To jest walka o poszanowanie godności kobiety, jej zdrowia i życia. To walka o prawo dzieci, prawo rodziny do ochrony życia matki, żony czy córki, której ciąża zagraża jej życiu. Czy możemy pozwolić, aby lekarz bał się ratować życie matki kosztem płodu przed obawą o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej? Czy lekarz najpierw ma przeanalizować sytuację pod kątem prawnym, czy aby ratując życie matki nie popełnia przestępstwa? Z przerażeniem odkryłam, że bardzo dużo kobiet, i nie wiem, czy to tylko w naszym mieście, nie ma pojęcia, o czym my mówimy. Co my dzisiaj, przeciwko czemu my protestujemy? Gro kobiet reagowało na ulotki w ten sposób, że były szczerze zdziwione, że w ogóle jest jakiś pomysł, projekt zaostrzenia ustawy. Ja rozumiem, że chcemy w jakiś sposób odcinać się od tego, co się wokół dzieje, bo naprawdę można zwariować. Żyjemy po prostu w takim młynie, w takim kołowrotku, że każdy z nas potrzebuje tej swojej prywatnej sfery, żeby... Czym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju od chwili połączenia się męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej. Teraz, kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Od 3 miesięcy do lat 5. W sytuacji takiej, gdy następuje poronienie, kobieta znajduje się w szpitalu. Już sama wizyta kobiety, która jest w okresie takim poronienia, stanowi dowód do wszczęcia postępowania. Kobieta będąc na oddziale, w traumie, w trakcie utraty swojego dziecka, będzie poddawana dochodzeniu prokuratorskiemu. Jakim prawem? Zapytałam swojego lekarza, bo chciałabym sobie przeprowadzić zabieg podwiązania jajników. Byłoby to dla mnie najbezpieczniejsze, bo to jest raz na całe życie, ale oczywiście ustawa tego zabrania. Prawo w tej chwili jest na tyle restrykcyjne, że ja muszę uzyskać zgodę sądu na to, żeby zadecydować o tym, czy chcę mieć dzieci, czy nie. Bo ustawodawca w tej chwili mówi mi, że ja mogę się ewentualnie rozmyśleć i podać do sądu tego lekarza, który mi podwiązał jajniki, mimo że ja się wcześniej do niego zwróciłam o to, żeby to zrobił. Coś tu jest chyba nie tak. To albo ja jestem niepełnosprawna umysłowo, albo ktoś, kto pisał tę ustawę. W brzydkiej pogody pomimo deszczu wyszli z domów, bo wiecie państwo, że czasem przychodzą takie chwile, kiedy trzeba stanąć odważnie i wypowiedzieć swoje zdanie. Nie da się stać okrakiem na barykadzie. Czasem pewne rzeczy są czarne albo białe i nie ma nic pośrodku. I tak jest teraz. Walczymy o poszanowanie naszych elementarnych praw do wolności. Dziękuję.